W dniu zmartwychwstania, jako pierwszy przy grobie Pana Jezusa, pojawiły się kobiety, które przyszły z przygotowanymi wcześniej wonnościami. Przypomina mi to trochę naszą sytuację, kiedy my podczas tego Wielkiego Postu przeszliśmy razem drogę, aby przygotować wonności jako dar dla Pana Boga. Ale co się okazuje na mecie w dniu zmartwychwstania? Okazuje się, że nie jest najważniejsze to, co my przygotowaliśmy, ale najważniejsze jest to, co Pan Bóg przygotował dla nas. Prawdziwe zmartwychwstanie. Kobiety w obliczu pustego grobu czuły się, jak zapisał święty Łukasz, bezradne. Być może i Tobie towarzyszy dzisiaj uczucie bezradności, że coś nie wyszło w czasie tego Wielkiego Postu, że te święta nie przebiegają tak, jakbyś tego chciał. Pan Bóg nie pozostawi żadnej Twojej dobrej intencji, dobrego uczynku, dobrej woli bez odpowiedzi. Da Ci doświadczenie zmartwychwstania. Doświadczenie zmartwychwstania w każdej pomocy potrzebującemu, w każdym dobrym słowie, w każdym sakramencie pokuty i pojednania, w każdej mszy świętej. A wtedy z tym doświadczeniem, z tym radosnym doświadczeniem zmartwychwstania na pewno nie pozostaniesz w tym samym miejscu, ale tak jak te kobiety pójdziesz, aby dawać świadectwo. I nawet jeśli to świadectwo nie od razu kogoś przekona, to Pan Bóg będzie wiedział, jak sobie z tym poradzić i jak poruszyć serce. Najważniejsze, że Twoje serce dzisiaj, dzięki zmartwychwstaniu, jest poruszone. I za to chwała Panu.